i wtedy też przeczytamy. Natomiast jesteśmy w takim gronie zainteresowanych, że myślę, że ci ludzie mogliby dowiedzieć się, że to tak naprawdę nie warunki zabudowy, tylko umowa z właścicielem gruntu determinuje, co można wybudować na takim terenie. Bo jeżeli właściciel gruntu nie dopuścił do wybudowania, załóżmy, nie pozwolił, za przeproszeniem, do wybudowania burdelu, to tam nie można tego stworzyć, jeżeli będą... No ale tak trzeba obrazowo pokazać. Dobrze, żartuję. Tak, żartuję spokojnie, tak. My wiemy, o co chodzi, także... Ja rozumiem, że ty przekazujesz informacje, że będziesz wiedział, proszę państwa, jak to odniosę się, tak? Odniosę się. Jest to słuszna uwaga. Są takie dokumenty, tylko wybaczcie państwo, no są pewne poziomy zarządzania i nie jest moją sprawą, żeby te umowy oglądać. To są tego urzędnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność, podpisują się pod pewnymi dokumentami. Wybaczcie państwo, ja bym nie sprawował swojej funkcji w sposób efektywny, jakbym pracował za inspektorów, którzy mają się tym zajmować. Jest Wydział Nieruchomości. I prawdopodobnie Wydział Nieruchomości udzieli panu odpowiedzi. Ale to jest uwaga słuszna, oczywiście. Proszę Sylwia. I jeżeli by się okazało, że w tej umowie jest takie zabezpieczenie, które uniemożliwia, to jest prosta droga do prokuratury. Bo my musimy wtedy, jesteśmy zobowiązani, oddać sprawę do prokuratury za poświadczenie nieprawdy w postaci oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, co by było niezgodne z prawem. Z prawdą, przepraszam. I z prawem oczywiście. Jeszcze jeśli ja mam pytanie, jeśli okaże się, że były rzeczywiście te błędy proceduralne związane chociażby z tym obszarem oddziaływania, to pytanie, jaki będzie dalszy los, tak? Kto jakby, jeśli na przykład jakiś urząd udzielił złej informacji, albo na przykład inwestor źle odpowiedział, albo udzielił nieprawidłowej odpowiedzi, tak? To kto poniesie jakby za to błędy i kto jakby... będzie w stanie to cofnąć, czy od początku pójdzie procedura i poniesie tego konsekwencje. Czy budowa zostanie wstrzymana? Albo powiedział burmistrz, że jakby zapłaci jedna, albo druga strona będzie płaciła, tak jeśli inwestycja nie będzie, dobrze? No to w takim razie, jeśli mam płacić jednej albo drugiej stronie, to zapłaćmy tamtej, a tutaj inwestycji nie róbmy. No nie, proszę pani, no nie róbmy w ten sposób, bo za moment ja pani pokażę prostą drogę do zachowań nieprawidłowych, bo wystarczy, że będziemy postępowali w ten sposób, to za moment się namnoży inwestycji, żeby wypłacać państwa pieniądze z państwa podatku. No tak, dwie strony się umówią, jedna będzie zgłaszała, druga i będą starali się o odszkodowanie. Łańcuszek uruchomią, ale my nie możemy tak postępować, no proszę pani. Ale my ja mamy, nie mówię o tym, znaczy nie bardzo. My nie możemy wybierać. I druga rzecz, jeżeli chodzi o sytuację, gdzie by się okazało, że coś jest nieprawidłowe. Decyzja ma wadę prawną i musi być uchylona. Czyli budowa zostaje na ten czas wstrzymana, tak? Nie, jeżeli by była decyzja z naruszeniem prawa, to by musiała być wydana nowa decyzja w oparciu o istniejące prawo i brać decyzji środowiskowej. Czyli możemy zawrzeć szyki i szukać jakby takich... Proszę pani, to powiedziałem, że ja nie mogę państwu podpowiadać, ja nie mogę być stroną. Ja mogę odpowiadać na takie pytania ogólnie, ale nie mogę państwu powiedzieć, że trzeba to i to zrobić. Bo za chwilę będę musiał iść do tego przedsiębiorcy i też mu mówić, i okaże się, że ja jestem urzędnikiem, który postępuje niezgodnie z przepisami prawa. Wybaczcie państwo, tak nie będę. Nie, teraz rabą. Proszę Paweł. Ja tak się przysłuchuję przez cały czas na tej sortowni. Mam, oprócz tego, że tam będzie brzydko pachnieć, no to mam też swoje obawy takie, czy jeżeli to rzeczywiście powstanie ta sortownia, to czy dzielnica przewiduje jakieś procedury, które zabezpieczą sytuacje takie, że pojawi się na przykład zagrożenie pod tytułem ptasia grypa, to będzie wtedy baza tego, że wylęgarnia zarazków tak naprawdę. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast drugie jeszcze mam pytanie, czy w świetle tych wszystkich zdarzeń, które tutaj zostały omówione, to czy dla urzędu już klamka zapadła i powstanie ta inwestycja? Jest u wojewody dokument, są odwołania. Ja nie mogę teraz państwu powiedzieć, jakie będą z tymi dokumentami, jak tych dokumentów losy. Muszą wszyscy w urzędzie usiąść, rozpatrzeć wszystko zgodnie w oparciu o istniejące przepisy. Ja nie będę w tej chwili panu odpowiadał na zasadzie, że to zrobimy.
Druga rzecz, o której pan, którą pan poruszył, to zagrożenie. No przepraszam bardzo, ale proszę państwa, wszystkie obiekty budowane są w oparciu o pewne przepisy, o pewne zabezpieczenia. I jest coś takiego na koniec, jak dopuszczenie do użytkowania. No to większość państwa wie, jeżeli jest niezgodne z projektem, jeżeli nie spełnia pewnych norm, to nie da się uruchomić. Nie da się uruchomić i bywają sytuacje, gdzie budynek remontowany przy złym sformułowaniu wniosku okazuje się, że trzeba później jeszcze dodatkowe koszty ponosić, dlatego że przebudowuje się do obowiązujących przepisów, które kiedyś nie obowiązywały. Są i takie przypadki, bo ktoś źle sformułował. Dlatego diabeł tkwi w szczegółach, takie wyświechtane stwierdzenie. Człowiek jest tylko człowiekiem. Każdy, i ja, i państwo, wszyscy mogą popełniać błędy. Ale ja wierzę w swoich urzędników, znaczy w swoich, w naszych urzędników, bo to są nasi urzędnicy, bo oni są dla państwa, że robią wszystko na pewno z najlepszą wolą, to mogę zapewnić, i że wszystko robią zgodnie z procedurami w oparciu o prawo. Jeżeli bardzo się okazało inaczej, będzie mi przykro. Przepraszam, pani, a propos tego, że diabeł tkwi w szczegółach, no to już nie jest może pytanie, tak? Tylko taka refleksja, bowiem w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nie wydano z powodu trzech punktów. Diabeł tkwi w szczegółach. W notacji wystąpił o budowę budynku biurowego i magazynowo dystrybucyjnego wraz z zieleniem drobiu. Nie zakład przetwórstwa przemysłu mięsnego wraz z funkcją magazynowo handlową na przykład. Decyzji nie wydano w oparciu o trzy punkty. Nie przekracza wymaganej powierzchni planowana zabudowa. Nie znajduje się na terenach ochrony przyrody. Oraz jest taki bardzo kontrowersyjny punkt, 92 stosownego rozporządzenia. Potencjalnie zagrażałby, jeżeli instalacje zawiera, czy posiada instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok. Kwestia tej instalacji, ochrona środowiska odwołuje się do tego, nie rozpatruje z tego punktu, ponieważ będzie to ręczny rozbiór. Tak. No właśnie. Dziękuję pani za informację. Jedna bardzo ważna. Ale, tak, proszę bardzo. Właśnie, dla dodania znaczku. Poprosiłam pracownika naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego o małą symulację ilościową. Przy założeniu przeciętnej wagi tuszki jednej kilogram, one się wahają między 0,8 a 1,8. Czas rozbioru. Wykwalifikowany pracownik robi to poniżej 1 minuty. Przeciętnie trwa to około 2 minut. Jest taka prosta symulacja. Przerób na jednego pracownika w skali roku przy minimum, czyli 5-dniowym tygodniu pracy, to są 64 tony. Na jednego pracownika w skali roku, a my mówimy o przyrodzie 50-tonowym przepisu, proszę państwa. Jeszcze Michał, ja tylko mogę się odnieść do tego, co pani powiedziała. Widzicie państwo, w jakiej trudnej sytuacji są urzędnicy, mając takie, a nie inne podatkowania, takie inne, a nie inne dokumenty przedstawione, i teraz trzeba podejmować decyzję. I proszę mi wierzyć, że robią to w jak najlepszej wierze. I chcą, żeby... Trudno nam w to uwierzyć, sorry. Jak no, ale... Jak słyszę, to proszę, proszę państwa, trudno mi uwierzyć, ale kompetencje. Ale ja panu powiem tak, ja się nie dziwię, bo jeżeli ktoś ma sytuację, że to jest jego jakiś żywotny interes, to naprawdę muszą być bardzo mocne argumenty. Te takie argumenty, ja to określę, miękkie, które gdzieś tam z prawa wynikają, ciężko się przyjmuje. Ja pana rozumiem. Ja pana rozumiem, bo pewnie będąc w wielu sytuacjach też tak zastanawiałem się. Aczkolwiek ja mam taką naturę, że jak jest coś zapisane w prawie, to robię tak. Nawet niektórzy mają do mnie o to pretensje, a przy pewnych sprawach nawet mi zadano pytanie, gdzieś się pan uchował. Dobrze, panie burmistrzu, uchował się Michał Krakowski, pan pytanie. Pan burmistrz wspomniał, że sprawa doszła do poziomu wojewody, i tu pytanie Grzegorz do ciebie, czy jako radny mógłbyś wystąpić z interpelacją, zapytaniem się pana wojewody, czy i kiedy zająłby się tematem. To jest 5 miesięcy już w tej chwili, przypominam państwu. To, raczej może... już z KPA nie ma nic wspólnego.
Ja to odpowiem w ten sposób, że ja mogę złożyć interpelację w stosunku do zarządu dzielnicy, aby ewentualnie zapytał o taką rzecz, bo to jest taka kompetencja, no, żeby zapytać wojewodę. No to przepraszam, to są inni radni, inne organy do tego służące. A nawiązając do dzisiejszej całej dyskusji, no to tak jak wspomniałem wcześniej, sugerowałbym jednak, nie wiem, czy poprzez maila, czy zapisać te wszystkie pytania, żebyśmy mogli jednak wrócić do tej dyskusji na sesji, ewentualnie spotkać się jeszcze raz w tym gronie, jeżeli pani przewodnicząca będzie tak miła w tym temacie, żebyśmy też no, w jakiś sposób sfinalizowali dzisiejsze spotkanie, ale też żebyśmy mieli takie poczucie, że próbujemy to, że tak powiem, pójść w dobrą stronę, wyłuskać te wszystkie przepisy prawne i ponowić jakby cały proces odwoławczy. No właśnie, i tutaj jakby pozwolę sobie wejść w słowo. Jeśli mamy się spotkać, prawda, to tak na równym poziomie, czyli my wiemy, jakie są te pytania, żeby móc się konkretnie do nich przygotować. Ponieważ to spotkanie pierwsze, które jakby zasygnalizowało powagę problemu i to, co Państwa boli, i to jest jak najbardziej ważne. I ja jestem, no nie cieszę się z tego, że macie Państwo problem, tylko to, że przyszliście i chcecie o nim mówić, to znaczy, że oczekujecie skądś wsparcia i pomocy i to jest jak najbardziej zasadne. I teraz, żeby do tego się przygotować, to tak jak Pan Radny powiedział, te pytania będą, Pan Burmistrz też to skonsultuje z prawnikiem, z odpowiedzią, żeby Państwo mogli otrzymać rzetelne i informacje, a nie, to jest ważne to, co dzisiaj mówimy, bo mamy już coraz większą wiedzę na ten temat. Pani uchwyciła bardzo ważne rzeczy. I teraz, żeby tu przyszedł Pan Burmistrz, może poprosimy głównego Pana Burmistrza, żeby, no może ma jeszcze dodatkowo jakąś jeszcze informację, która by była wsparciem dla Państwa. Wszystko to możemy zrobić, oczywiście. Tylko tak jak mówiłam na wstępie, kompetencje to jest bardzo istotna rzecz. Pan Radny ma kompetencje, że wypisze interpelacje, które złoży do zarządu. DKDS ma kompetencje takie, że wystąpi na pewno ze stanowiskiem wspierającym wasze działania, żeby tak było dla mieszkańców jak najlepiej i to mogę oczywiście zapewnić. Natomiast jeśli będzie życzenie takie, żebyśmy jeszcze raz się tu spotkali, to będziemy i Państwo przygotowani jeszcze bardziej, jeśli to jest możliwe i ze strony urzędu jak najbardziej. Nie wiem, czy wchodzę w słowa Pana Burmistrza, ale wydaje mi się, że wtedy będziemy może mogli bardziej jeszcze prowadzić merytorycznie tą dyskusję i jak zaradzić temu, żeby to nie powstało, jeśli to ma szkodzić mieszkańcom. I to jest w tej chwili najważniejsze, że musimy zjednoczyć wszystkie siły, żeby no, móc działać w interesie państwa. I to o to jest chyba najważniejsza sprawa. Ostatniego głosu udzielam w tej sprawie, ponieważ i Pan Burmistrz powiedział, że zakończy, ponieważ tak Państwo pójdziecie, ale jeszcze niestety członkowie DKDS-u muszą zostać, więc to będzie się przedłużało, bo my mamy jeszcze inne kwestie do omówienia, a Państwo będą mogli opuścić, bo rozumiem przybycie związane z tematem. Więc jeszcze Pani Ula i na koniec Pan Burmistrz podsumuje tą dyskusję. Ja się tutaj no, też wyciągnęłam wnioski odnośnie trwającej już rozbiórki pewnych obiektów. I mam takie wrażenie, że skoro pozwolenie na budowę zostało wydane 31 lipca, to ono już jest prawomocne. Pytanie, kto zapewnia finansowanie tej budowy? Jeżeli bank, to zapewne bank już podjął jakieś działania i już podjął finansowanie. Proszę też i sprawdzić, czy jakieś finansowanie ze strony podmiotów obcych nastąpiło, bo nie przewiduję, żeby firma Bruno Tassi była na tyle bogata, żeby sfinansować sama budowę tak potężnej inwestycji, bo to jest tak około 30-40 milionów koszt tej inwestycji. Bez zagospodarowania i bez, no tak ja sobie myślę, była bez linii produkcyjnej. Także jeszcze możecie sprawdzić, czy jakiś bank udzielił finansowania, bo jeżeli udzielił finansowania, to finansowanie myślę, że to są już dalsze kwestie. Tak, ale chwileczkę, to w tym momencie, jeżeli udzielił,
finansowania, to to finansowanie trwa. To w tym momencie nie wszyscy wiedzieli o pewnych protestach mieszkańców, bo takich informacji bank nie pozyskuje. Jeżeli nie jest oprotestowane pozwolenie na budowę, jeżeli warunki, którym odpowiada projekt budowlany, nie zostały oprotestowane, jeżeli firma ma wiarygodny biznesplan, to bank udziela finansowania, a to jest od lipca, czyli to już jest prawie 9 miesięcy, więc musicie też i sprawdzić, kto udzielił finansowania, bo już trwa rozbiórka. Rozbiórka budynków. Ale kto ma to sprawdzić? Tak? No to już mieszkańcy muszą sprawdzić. Można tylko założyć, że jest to ze środków własnych, no ta sobie są. A skąd się zajmowania? Kończymy dyskusję, bo to jest nikt nie ma sprawdzić. Proszę Państwa, więc proszę nie wiem. Czy może Pan wnieść taki wniosek? Ja nie mogę. Nie jest rano. Proszę tylko poruszyć tutaj publicznie, że kolejna sesja odbędzie się za jakiś czas, a można czasem zrobić taką sesję nadzwyczajną. Można zrobić, ale to musicie Państwo zwrócić się do rady. O zwołanie do przewodniczącego rady albo do przewodniczących klubu. Dobrze mówię, proszę Państwa, żeby jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. A propos rady. Radni to można powiedzieć w skrócie władza ustawodawcza w dzielnicy i nie podlegają żadnym wpływom zarządu dzielnicy, podejmują samodzielnie decyzje, organizują pracę rady i wszelkie wnioski radni. Zarząd może wnioskować, apelować ewentualnie do radnych o podejmowanie działań związanych z jakąś sesją. Nic poza tym. My jesteśmy jakby doradzi. Ja Państwu, jeżeli kończymy, ja Państwu serdecznie dziękuję za to, że zgłosiliście pewne tematy. To też będzie w przyszłości być może pomagało. Mówię o innych sprawach. Na pewno nie jesteście usatysfakcjonowani, bo tak jak powiedziałem, ja odpowiadałem na pytania, a w niektórych momentach unikałem powoływania się na odpowiednie artykuły, bo nie jestem prawnikiem i nie chcę Państwa wprowadzać w błąd. Ustaliliśmy, że szczegóły dotyczące artykułów, na które się powołaliśmy, przedstawimy, ale chciałem tylko tak króciutko Państwu przedstawić jeszcze jedną rzecz, w jakiej my jesteśmy w sytuacji urzędnicy. Artykuł 56. Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne, ktoś zaraz powie celu publicznego, ale jest odniesienie do tego artykułu w artykule 64, przepisy i to w artykule 56. Stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy. Czyli my nie jesteśmy, nie mamy takiego władztwa, nie mamy prawa odmówić, jeżeli są spełnione warunki. A wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków. I na przykład jest jeden warunek. Co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Czyli mamy punkt odniesienia wystawiając warunki zabudowy. Jest tam biurowy, magazynowy i to, co Pani powiedziała, pewne elementy, które dodatkowo i które Pani tam gdzieś cytowała, ja nie będę już mówić, ale Pani wie, o czym ja mówię, prawda? Także urząd w pewnych momentach jest po prostu zobligowany przepisami prawa, żeby podejmować takie, a nie inne decyzje. I nie możemy tego powiedzieć, że nas to nie interesuje. Dobrze, dziękuję jeszcze raz serdecznie. Że można się odwoływać od decyzji, które ktoś gdzieś tam podjął. Tak? A ja nie mówię, że nie można się odwoływać. Ja tego nie powiedziałem, że nie można. Ale to trzeba mieć prawo strony, którego konsekwentnie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jedno zdanie na koniec. Państwo wspomnieli o sesji. W tej chwili jest złożony punkt, żeby na najbliższej sesji znalazł się punkt z dyskusją, z odpowiedziami na te wszystkie nasze pytania. Jeżeli Państwo mają wolę temu, żeby tylko była sesja tylko i wyłącznie na tym punkcie, no to wtedy będziemy musieli to przemodelować, ale to jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Kwestia czasu. Kwestia czasu, dokładnie. Regulaminowa sesja, jeżeli by się to odbyło zgodnie z terminem, jest 11 kwietnia. Jeżeli chodzi o wszelkie jakieś pytania i tak dalej, to tak jak podtrzymuję to, co wcześniej powiedziałem, zostawię do siebie jakiś adres mailowy. A jaka jest procedura zwołania sesji nadzwyczajnej? Zwołania sesji jest tak, że musi być złożony porządek do przewodniczącego plus podpisy radnych minimum 7 radnych. Dobrze.
Mamy szansę uzyskać? Tak, na pewno będzie sesja i wtedy członkowie DKDS-u też będą na tej sesji, ponieważ większość z nas właściwie całkowicie jesteśmy wszyscy mieszkańcami naszej dzielnicy, dlatego że dzielnicowa komisja skupia stowarzyszenia, fundacje i są to wszystko członkowie mieszkający na Targówku, czyli jest to nasz wspólny interes. My jesteśmy również mieszkańcami i na pewno na tej sesji będziemy Państwa wspierać i będziemy na tej sesji. Także oprócz tego dołączymy, jeśli już będzie po tej sesji, już oddaję głos, dołączymy również stanowisko naszej komisji w tej sprawie. Ja myślę, że tu 7 podpisów to nie będzie problemu, bo jest przedstawiciel Platformy, przedstawiciel PiS-u. Także myślę, że wszystkie ugrupowania, które są po wczorajszej sesji, której